Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest sobota. Przepiękny dzień. Zobaczcie, jak pięknie mamy na podwórku. Jakie słoneczko świetnie świeci. Przepiękne, ach. I co? Szykujemy się. Ja wykorzystuję czas na to, żeby szykować się na zawody, które jutro się rozpoczynają. Pierwsze moje zawody w tym roku. Po wszystkich perypetiach zdrowotnych. Tu mamy akumulatorek do nagrywania tego wszystkiego, który będzie zasilał kamerę nową, która będzie nagrywała praktycznie cały czas zawody bez przerwy, bez żadnego, można powiedzieć, zatrzymania, chyba żeby lało. No i tutaj mamy przygotowane rzeczy. Tu może te skarpety nie zabierzemy, które się wydostały. A tu mamy przygotowane ziemię. To wszystko będę mieszał. Zabiorę tylko te duże czerwone wiadro. Wszystko sobie wieczorem późnym zrobię. Jest zimno. Więc ta zanęta będzie na rano idealna. Można powiedzieć, że się przegryzie, nie będzie za bardzo pracowała w tonie. Ja jej też nie przemoczę. No, tak jak za chwilę zobaczycie, cztery zanęty Chciałam powiedzieć, trafiły. że mam coś dla ciebie. O, Dagusia idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś wspaniały i na pewno ci się przyda to najwyższe zawody. Ja mam w lodówce. Świeżo wykopana. Ale to są te, co. Nie pamiętam. Rosówka. Jakby ktoś był ze Skarżyska, i to chciałbym Mam, zadać daj, takie. wsadziłem Poczekaj. z powrotem. Jakby ktoś był ze Skarżyska, to chciałbym zadać pytanie takie. Pamiętacie, z gnojownika, jak się brało robaczki, takie czerwone, to były gnojaki. Ale tych białych takich to nie bardzo się brało, bo one były kiepskie. Ryby na nie nie brały, nie Naprawdę? wiem, tak, nie pachniały, czy coś, czy się Ja nie ci ruszały. potem Niech wymówię. ktoś przypomnie mi, jak się nazywają te takie robaki drugie. Niekoniecznie te z gnojownika. One miały swoją świętokrzyskim nazwę. Zapomniałem, jak to wygląda. Idzie z powrotem do ogródka. No trudno. No w każdym bądź razie szykujemy się pomalutku. Jakie słodki. Wielczu nad stawem, pierwsze takie zawody federowe. Będziemy się świetnie bawić, będą sami znajomi. Będzie mega atmosfera, będzie naprawdę świetnie. Już się nie mogę doczekać. Wcale się nie szykuję jakoś super. Wczoraj byłem w Karpiowym, wziąłem po prostu robactwo, tak jak wszyscy biorą. Można nęcić. Thank you.
zawody się rozpoczęły. Połamania kotek. Jak tam, kochanie? Chyba trzy płotki mi tylko. Strasznie słabo. Zmieniłem haczyk, wydłużyłem przypon. Teraz już mam taki ponadmetrowy. Jest ze 6 metrów głębokości albo lepiej. A sąsiedzi jak? Tak? No widzisz. Zjem coś, napiję się, mogę dalej. Byłam rosołek wstawić. I super. No dobra, no to co, czekamy. Nie ma się co przejmować. O to chodzi. Pierwsze zawody. Piękna najważniejsze, pogoda. Że nad wodą. Dokładnie. Piękna pogoda. Dziękuję. Dziękuję. Mówią, że jest cisza, spokój na zbiorniku, że nie za bardzo łowią. No, taka pora roku jeszcze. Może powolutku, po cichutku. Najważniejsze, że nad wodą. Jak tam, kochanie? Powoli do końca zawodów. Pół godziny do końca. Chodź bliżej, nie będę krzyczał. No. Nie krzycz. Bryndza jest taka, że Chryste Cię Panie. Łomatko. No. Chłopak obok łowi. No, zestaw zrobiony tak jakby na bocznym troku jest delikatniejszy. Koszyczek jest osobno. Na bocznym troku na żyłce głównej i ma parę tam płoteczek takich małych, no więcej ode mnie. Ja mam cztery ryby mam, ale cały czas liczyłem, że może się trafi jakiś leszczyk czy coś, no bo tu jest bardzo głęboko i no co mogę zrobić, no nic nie wykombinuję. Liczyłem na to, że bo od tego roku woda jest no kill, liczyłem, że może się trafi jakiś karpik. No tu jest głęboko, ja podejrzewam, że one poszły gdzieś na krótszą wodę, ale wiecie jak to jest, zawsze jest nadzieja, nie? Ostatnio u mnie. I chciałem chciałem po prostu spróbować, bo no już tak wylosowali, no to trzeba siąść i koniec, nie? I łowić swoje. Cztery brań miałem z 8, ale to takie były dziugnięcia i zmieniałem haczyk i miałem haczyk naprawdę 18 i zakładałem dwie ochotki i to też nie pomagało i te płotki wcale się nie czerpiały. Zrobiłem tak, że wydłużyłem przypon do dużo ponad metra, ale na ostatnie pół godziny przełożyłem sobie wędkę na mojego Sensasa 600 i tak po prostu, żeby sobie nim połowić, bo dawno nie łowiłem nim. Tu jest ciutkę mocniejszy przypon, haczyk jest chyba 16. I zobaczymy. Oj, przepraszam, będzie co będzie. Ale no. Takie te brania też takie delikatne były, właśnie, nie? No te pierwsze rano, co miałem, powiedzmy, te dwa brania, to były ładne brania, ładne płotki, tam powiedzmy, bo branie było takie agresywne i dosyć fajnie, ale no to później to takie jednej ryby to w ogóle nie było widać brania. No właśnie. Była zapięta. Tak pilnowałam, poszedłeś wtedy na chwilkę, odszedłeś. I ja tak miałam rzucić nic okiem i tak rzuciłam, że nie widziałam nawet, że była ryba. Nic nie poradzimy. Posiadę sobie jeszcze pół godziny połowy na tego Sensasa. Trochę bawię się nim, bo też się fajnie na niego łowi. I ten, no i trzeba będzie się pakować. Ważenie na rozdanie tam do tego. Koniec, nie? Do domu, na obiad. No dobra.
8 minut do końca. Coś wzięło. Oj, coś większego? Cicho. Coś większego. Cicho. No, niechby coś wzięło fajnego, bo to same takie górduple są. Bez łaski za jasne anielki, tyle czasu czekać na jedną ładną rybę. Ładna, nie? Nie, to ale zarzucisz jeszcze. Jeszcze zarzucisz? Nie wiem. Jeszcze zarzuć, tak. Jeszcze masz 5 minut. Ładne branie. Ale wiesz co? Mi się wydaje, że coś się z ciśnieniem zmieniło. Mogą tu południe brać, no jest marzec. Okazało się, że to była ostatnia ryba moich zawodów. W sumie złowiłem 5 płoci, z czego te 4 takie mniejsze, a ta jedna była naprawdę przepiękna. Także takim wynikiem 5 sztuk musiałem zakończyć dzisiejszą rywalizację. Natomiast klimat był niesamowity, dziękuję wszystkim. Koniec zawodów. Koniec zawodów. Jak tam, panie? Zobaczymy. 6 chyba. Może nie dobrze, nie 5, nie? A jedna ta ładna. No taka na sam koniec wzięła, która na 7 minut przed końcem, 0, nie? 0. To jedyna ryba była. Ja 1005. Mistrzu! No, na razie nie jest najwyżej. No nie liczyłem na to, że będzie takimi rybami najwyżej. Proszę cię. Szkoda. Nie, ale dzisiaj nie ma jakiegoś szału, wiesz? Ta jedna to ładna. Na razie dwa wyniki ponad 2 kilo są tylko, to jest bez szału. No nic nie brało, no jedno to jedyne branie, miałem 7 minut, które miałem przed końcem ten, no to wiesz, to ja się nie spodziewałem, że tu kura coś źle robi. I koniec zawodów. Piękne puchary mieją się w słoneczku. Podliczanie punktacji.